Grzegorz Kapitan, prezes klubu uczelnianego AZS Państwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Leśnie. To już po raz siódmy spotykamy się na stadionie, żeby sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Frekwencja rewelacyjna. W zeszłym roku jesienią pobiliśmy nasz rekord, było to 655 osób. Na daną chwilę, to jest około godziny 12, mamy już ponad 500. Na stadionie jesteśmy do godziny 16, więc wydaje nam się, że po raz kolejny pobijemy nasz rekord, co nas cieszy, że społeczeństwo zaczyna się ruszać w wolnych dniach od pracy. Zamiast siedzieć przed telewizorem, aktywnie spędzają ten wolny czas. To, że coraz więcej biegaczy pojawia się na ulicach miasta czy w okolicznych lasach, to już jest fakt, ale ja też zauważyłem, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj tutaj na tym stadionie, że nie tylko przychodzą pojedyncze osoby, ale całe rodziny. Przychodzi matka, przychodzi ojciec, przychodzą dzieci. Zgadza się. Powolutku nasze społeczeństwo jakby dojrzewa do wielu rzeczy. Rodzinnie nam się porobiło na testach. Rodzice biegną z dziećmi, dopingują swoje dzieci. No nie ukrywamy, że poza tym w teście jest rywalizacja po części szkół na ich aktywność. Rywalizują podstawówki, gimnazja, szkoły średnie oraz szkoły zamiejscowe. Tak sobie zerkam z tej murawy i widzę nie tylko biegaczy, ale również miłośników Nordic Walkingu. Tak, bo dystans należy pokonać pieszo. Można biec, truchtać, spacerować, chodzić przy pomocy kijów do Nordic Walkingu i takich też mamy tutaj uczestników.